Hej ekipa, witam was stanie, witam was serdecznie, oczywiście w grze Inculinati. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, ostatnia plansza w wersji demo, którą my jeszcze nie ogrywaliśmy, jest to zagracona polana, tak? Staniu ciągle nie umie czytać, nie dziwi mnie to w ogóle. W każdym razie, mamy do ogrania ostatnią planszę, oczywiście na poziomie trudnym. I zobaczmy, jak się będzie prezentować. Nie wiem, ile to potrwa ta bitwa. Sądzę, że dosyć szybka to będzie bitwa. Mimo wszystko zobaczymy, jeżeli uda nam się jeszcze wygrać tę bitwę, to spróbujemy zagrać na mistrza. Póki co lecimy. Start. Rozpocznijmy. Polana, które spotkało się dwóch Inculinati. Prolog, zniszcz co? Zniszcz innego Inculinati. No mamy to. Mamy informację. Mamy osioł Bard, mamy pies mocarz. Mamy 20. Ona ma 20... Atramenty my mamy 15. Możemy wysłać tutaj i zebrać to złoże. Tutaj mamy dwa wysysania. Daje 3 atramenty, więc trzeba by tu zrobić. Wiecie co? Jeżeli tutaj będzie dostęp, nie będzie mógł przejść. Zróbmy dwie jednostki. Zróbmy włócznika. Ok. I tego włócznika oczywiście przesuniemy. No nie to, przepraszam. Przesuniemy go tu do przodu. Tak. I zróbmy jeszcze drugiego włócznika. Dwóch włóczników. I dzięki temu zastawiamy dostęp do swoich jednostek. Czyli dzięki temu całkowicie ona nie może tutaj nas jakoś zaskoczyć. A patrzcie, idzie ze ślimakiem. Dosyć rozsądne. Nawet bym powiedział bardzo rozsądne. Tylko ona musi mieć bezpośredni kontakt. To nie jest takie hop-siup. To jest takie, wiecie, w tym momencie... Ona musi tutaj jakoś tym ślimakiem, musiałby ten ślimak stanąć w tym miejscu, chyba że będzie pozjadał po kolei te przeszkody. Też to jest możliwe? A spróbujmy ruch. Jak wykonamy ruch, czy ja mogę wykonać ruch? No, nie mogę wykonać ruchu. Mogę ewentualnie atakować beczki, ewentualnie pchaj. To było dosyć, byłoby to dosyć interesujące. Popchnijmy. I to poleci hen tam i ją zablokuje. O! I to będzie całkiem... sympatyczne. I tutaj musiała królika hen daleko. I tutaj tak naprawdę nie mogą. W sumie tak mnie teraz trochę oświeciło, że mogłem to inaczej. Mogłem im zablokować ten atrament. Mogłem zablokować. Póki co, dobra, zrobimy łucznika i spróbujemy załatwić ślimaka, żeby ślimak jednak nie miał zbyt dużo do działania. Pasnięcie, nie mogę nic pasnąć. Pchnięcie też mi nic nie da w tym momencie, bo tam nie mam podejścia. Jakby zrobić to w taki sposób, ale nie mogę zdziabnąć. Za daleko stoi. Dobra, to zbieramy turę, kolejna tura. Rozdział drugi. Dobra, nasz tutaj włócznik się modli. Tutaj jest spokój. Bierzemy łucznika. Łucznik do ataku. Możemy atakować tutaj pola. Mogę zaatakować tego? No nie mogę. Nie mogę go zaatakować, więc... Powstaje nam ciągła modlitwa, moi drodzy. Ciągle się modlimy. Zobaczymy, co nam to da. Ślimak dziwną akcję robi. Ale skoro ślimak robi taką akcję, to my moglibyśmy teraz przejść tutaj i na przykład zrobić takie coś. Bye, bye. Ślimak, najpotężniejsza jednostka w tym momencie, została mocno wygarnięta z pola planszy. My natomiast idziemy dalej. Przenosimy się tutaj. Zobaczmy, czy możemy tutaj kogoś zdjąć. Nie możemy nic, ale za to możemy pchnąć. Możemy pchnąć tą przeszkodę. Chcemy tego. Sądzę, że tak, bo nie będzie mogło rysować. I to nam będzie w tym momencie na jakby to powiedzieć, na rękę. Tak, brakowało mi słowa. A my przesuwamy siebie. Przesuńmy siebie z dala od ognia, bo tutaj wiadomo, niedługo się ogień pojawi. Dobra, to jest na tyle. Rozdział czwarty. Rozdział piąty będzie ogień, więc ona nie będzie mogła nic zrobić. Okej, próbują nam tu mocno zdjąć. Atakuj przebicie włóczniom. Spróbujmy. Rozwalmy tutaj w okolice. Kurczę, tylko źle to zrobiłem w sumie. Mogłem to inaczej, bo ona, teraz zwolnimy jej miejsce do rysowania. Tak, mogłem powstrzymać się od różnych takich akcji. Mogłem się powstrzymać. Teraz mam za swoje. Hech. Dobra. I spróbujmy pchnąć tą przeszkodę, żeby na atrament nie weszli. I łucznikiem
załatwić. Przejdźmy tu i załatwić te trzy pola. No nie, załatwić to pole, no nie. Nie możemy, bo musimy tutaj... cholipka, nie możemy nic zrobić. Pomódlmy się w takim razie o celność. Natomiast my budujemy sobie to osła, bo osioł ma fajną zdolność przepychania. Przepychania na swoim atakiem, więc jest super. I teraz my osiołka pchniemy tu na atrament. Tylko boję się, żeby ona nas teraz nie popchnęła. No właśnie. To może być przeszkoda, ale spróbujemy. Płacnięcie nie mogę. Uderzenie też nie mogę. Czekamy. Zobaczymy. Pożar nadchodzi, apokalipsa. Oczywiście. I ona może teraz to wykorzystać, bo nam zrobi rozdział 5, ale nie. Uderzyła królikiem. Dziwne. Zwłaszcza dlatego, że ja mogę teraz osiołkiem zaatakować popychający. Moi drodzy, o co chodzi? O to chodzi, że już pokrzy? Dziwne to było. Przyznaję, naprawdę dziwne. Fakt, że popełniłem tam pewien błąd, ale... czuję się rozczarowany tym poziomem. I dlatego zobaczymy, jak się gra z mistrzem. Nie będę ogrywał wszystkich plansz. Najtrudniejszą planszą dla mnie była plansza rozległa polana. To była plansza, która naprawdę stawiła dla mnie problem. Lecimy z trudnym. Oczywiście. I zobaczmy, jak wygląda walka z mistrzem. Mamy jednostki, atakuje zawsze 3 pola na odległość, atakuje zawsze 2 pola w linii, atakuje 2 sąsiednie pola, zieje ogniem, krzyczy na dużo odległości, wybucha w momencie śmierci. Okej. Atakuje krzykiem, leczy i błogosławi 3 bestie naraz, nawet wrogów. No ten to naprawdę ma mistrzostwo tutaj. Znacznie zwiększa atak i celność wskazanej bestii. I jeszcze mamy oko. Budzi wybrane nieaktywną bestię, co pozwala jej na drugą turę w rozdziale. No nie, to faktycznie z mistrzem to będzie potężna walka. Ale spróbujmy się w takim razie z mistrzem powalczyć. Zrobimy tak, tu zrobimy łucznika. Trzeba atramentu trochę uzbierać na samym początku. I zróbmy tutaj miecznika. No i dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało i koniec tury. Nie wiem, wziąłem trudny poziom, chyba tak. Jakieś dziwne te bestie tutaj. A patrzcie, jaką ręką, taka zielona ręka. Ojej. Aż 3 może, patrzcie. No tak, bo mam więcej atramentu. Celność, o, oczywiście, oczywiście, logiczne, że tak. Ale mamy teraz na start więcej atramentu. Łucznik się modli. Ten idzie tu. Będzie nam próbować zdjąć? O nie, tak to się będziemy bawić. Idziemy tu. Czy idziemy tu? Idziemy tu, bo chcemy zająć to miejsce. Proszę tu iść. I koniec tury. I w linii uderzy. No oczywiście, bo patrz, jakie obrażenie tam. Dobrze, ale mimo wszystko, teraz mogę wykorzystać to, że narysujemy sobie osiołka. Jest. Osiołek dodziała i przesuwamy go do przodu w linii. I koniec tury. No i co teraz? O, osiołek dostał. Niedobrze. A tutaj kolejnego rysuję. Kurczę, ile ich ma. 4 jednostki już na mnie lecą. Celność i obrażenie. No nie, to tamtego stracimy. Pobudkę tego budzą. O, proszę. Pewnie będzie strzelał. Okej, okay, dostał troszkę on, ale my też oberwaliśmy niestety swoje. Łucznik. Nic. Ruszmy się z tego miejsca. Spróbujmy rozwalić. O, idealnie by to siadło. Spróbujmy taki sposób rozwalić. Okej, okay, coś tam się udało. Dobrze. Dobrze, nie wiem na ile dobrze, ale chyba dobrze. Okej, okay, łucznik dostał. Idziemy pieskiem. I atakuj, podwójny atak. Zaatakuj oba sąsiednie bestie, raczej nic. Pchaj, popchamy, to nic mi nam nie da. Atakujmy, moi drodzy. Może się uda. O tak, udało się. Póki żyw zabijać będę. Super, bardzo, bardzo dobrze. I tak polegnie, ale swoje
jednak pokonał. Dobrze, dobrze, bardzo chwali się. Atak popychający, proszę bardzo. Piąteczka i rozwalony. Herezja, biskup zapamięta. Nie zapamięta, bo zginie. Dobrze, bardzo dobry. To było mocne. To było mocne, więc my mścimy się za to. W takim razie przesuwamy jednostkę do przodu. Musimy ten atrament pozyskać. Zdecydowanie tak. Nie mamy już ruchu, niestety. A tutaj ma atrament. Kurczę, to jest niedobre. Celność zwiększa, no i pobudki nie robimy? Nie mamy. Ale ma 7 atramentów. Kurczę, dużo. Zdecydowanie za dużo. Ustawiamy się tu. I rozwalamy. Tu mogę. Tu nie mogę. Tego dziadka trzeba rozwalić. Albo tego. 4. Dobra, spróbujemy tego tutaj. 4, idealnie, połowa. Pięknie. Teraz ten uderzy? Nie, nie uderzy, nie, strzeli, oczywiście strzeli. I to nawet. Dobrze, my wchodzimy tu na ten teren. I cios. Dziękuję. Tu było akurat krótkie. Krótkie, wydajne, dziękuję. Jestem biskup, pamięta, nie ma problemu. Łucznik oberwie, padnie. O, wybuch był, spoko. Tu nie możemy nic rysować niestety, musimy czekać. Z atramentu, tam ma plus 6, o nie. Ała, to zabolało. To bardzo bolało. Bardzo dużo widzę jednostek, bo sobie pobudował. Porysował, przepraszam, porysował. Mistrz to jednak jest mistrz, widzicie, z mistrzem to już nie ma takiej zabawy. No i oczywiście pobudka. Ach, dobrze. Pożar, nadchodzi apokalipsa. Miejmy nadzieję, że... Mam nadzieję, że pożar nas jakoś tu uratuje z tej sytuacji. Że on zacznie uciekać od tego pożaru. O, kolejny atrament, super. Możemy tu przejść. Teraz, pozyskać. I pchnijmy to. Tylko tak naprawdę jak to pchniemy, to nam nic to nie daje. No właśnie. Pomódlmy się. Nie wiem, czy coś to da, ale spróbujemy. O nie. Padło, ale dostało. Oho, świetnie. Bardzo dobra wiadomość, dostała jego jednostka. Łucznik ma dużo ruchu. Puśćmy go tu, do góry. I od razu przesuńmy swoją jednostkę troszkę bardziej w prawo. No i czekamy. Teraz on ma dużo ruchu. O nie. To jest mega. Bardzo dużo jednostek. Dużo atramentów. Plus 12 atramentów. No bez przesady. No i to jest zabawa z mistrzem. Sami widzicie. Teraz już jest ciężko. To już jest ciężka rozgrywka w tym momencie się robi. Atakujmy. 5, super, oberwał. A i tak bardzo nam tu dużo nie daje. Będzie uciekał, no oczywiście, że będzie uciekał. Musimy na jakoś na przetrzymanie. No mamy tutaj mega przewagę jednostek. A my nawet atramentu nie mamy do rysowania. Wow, i co teraz? Przesuńmy to. Żeby nie było za łatwo im. Uderzmy tu pięścią. Tak jest, po 6. I dziękuję. Jeszcze pacjencie. No i super. I kolejna jednostka padła. I o to chodziło. Będzie strzelał. Mhm. Nie. W nas tu celował. Proszę państwa, co tu się dzieje? Oj, tego teraz będzie chciał zdjąć. A atramentu nie mamy zbyt dużo. On ma plus 9, no nie, jakim? I zginęłam, no nie. No powiem wam, będzie wesolutko w tym momencie. A uciekł, bo tam wybuch był. No właśnie. No nie wiem, jakie są szanse teraz na przetrwanie. 5 na 1.
Ojej, będzie ciężko, słuchajcie, będzie ciężko. Ale i tak, próbujemy. Mamy jeden atramento, to co to jest? Co? Mamy 11, o kurczę, no to 11 plus 6 atramento. Zabawa mistrzem to jest naprawdę, to jest, mistrz jest według mnie mocno OP. Zdecydowanie mistrz jest mocno OP. Ja będę tutaj z mistrzem cokolwiek robić, to jest niewykonalne. O, jeszcze wybuchło, tak. Dziękuję. Tak jak widzicie, walka z mistrzem jednak jest tak, to było zdecydowanie oszustwo, bo mistrz według mnie jest zbyt OP. No, ale o, mimo wszystko tak wygląda właśnie rozgrywka. No sądzę, że gra naprawdę zasługuje na mocny poziom wagi. Mocno. A spróbujmy Inculinati i wieżę na łące. Jeszcze taką jedną małą rozgrywkę, bo z królikami jednak mi się fajnie grało. Dobra, spróbujmy mega. 25 do 15 start. Jestem ogromnie ciekaw tej rozgrywki. Pytanie, jeżeli ja sobie tutaj wejdę łucznikiem. Spróbujmy. I postawię tu pieskę. Nie, to nic mi nie daje. Dobra, postawię tutaj drugiego. No i w tym momencie czekamy. No tutaj będzie zdecydowanie przewaga, bo może naprawdę dużo narysować. Ale powiem wam naprawdę, gra zasługuje na mega uwagę. Mega mi się podoba i naprawdę będę chciał w nią więcej grać. Będę chciał naprawdę móc ją ograć jak tylko wyjdzie, jak będzie dostępna. Bo to gra naprawdę zasługuje na to. A cztery jednostki w stosunku do dwóch. No słuchajcie, no to jest mega przebicie. Dobra. To tak. Pan łucznik. Ty macie się jeszcze modli. Idą? O, niech idą. Proszę bardzo, zapraszam. Zapraszam, zapraszam. A, tu obrażenie to przyjmuje. Dobrze. Się. Ech, dobrze. Idziemy osiołkiem. I jest najlepszy. Przepychamy się tu, żeby jeszcze zebrać atrament. I moi drodzy, zrobimy taki myk. Nie, dobra, to już w sumie wszystko. Włócznik idzie. Będzie próbował atakować? Nie, nie atakuje. Ale zabierałem ten atrament, najgorzej. Bardzo przewagę atramentu mają. I to mi się nie podoba. 17 do 13. Kurczę, zaraz ślimaki wyciągną i będzie problem. Ale spróbujmy. Podwójny atak. No, ładnie poszło. Idzie na nas tu bezpośrednio. Patrz, atak bezpośredni. A proszę bardzo. Jak sobie chcesz, gościu. Ja cię tu rozwalę. Czyli ten był, to teraz mógłbym tego, ale w sumie nie zdejmę. W takim układzie, a szkoda. Dlatego rozwalmy chociaż. Dziękuję. Po króliczku. Uuu, jak mi przykro. Strasznie mi przykro. Dobra, osiołek wkracza do akcji. Przechodzimy na tą stronę. I popychamy cię. Atakiem popychającym oczywiście. No nie, serio. Za szybko to było. To było nie fair. To było mega nie fair. Jeszcze w plecy. O, ile? Kolejny osiołek. Proszę, wchodzi na arenę. I do przodu od razu. Zbierać atrament. To było mega nie fair. I dziękuję. Zbieraj atrament. Przydać się na pewno. Zużywasz? Super, zużywaj. Nie mam nic przeciw. Drobne króliczki. Jo. Mam 11. Okej. Jednostkę jedną. Tu muszę sprowadzić. Ale jednak wolałbym osiołka chyba wykorzystać.
Tak. Tu staniemy. Zabierzemy atrament. Tutaj poczekam na ich ruch. Pewnie stracę osiołka. No oczywiście. Nie mogę zdjąć. Zdecydowanie nie mogę. Za daleko. A tak, ten osiołek wchodzi tu. Atak popychający. I 4. Proszę bardzo. Jak to wybuchnie, to przynajmniej ją trochę tam uszkodzi. I będzie to spoko. Tak. Ten może teraz mnie troszkę poskubać. A ja go nie mogę poskubać, to jest bardzo irytujące. Wsadzimy tu. Łucznik. No serio znowu? No patrzcie, same jedynki nam wchodzą. Jak tak można? Ja się pytam. Ja się zapytuję, jak tak można do czegoś takiego dopuścić? Ja się na takie coś nie godzę. Same osiołki wchodzą. Dobrze. Bardzo dobrze. Jego pchnę. To przejmie ten atrament stamtąd. Nie, spoko. Nie chcę, żeby wróg przejął atrament, więc to jest to, co powinno być. A wy co tu kombinujecie? Pożar. Nadchodzi apokalipsa. Właśnie tak. Trzeba was teraz mocno zablokować, żebyście nie mogli się nigdzie ruszyć. To będzie miodzio. I tak. Ty masz atak popchający, więc spadniesz. W to mi graj. Na razie. Ja. Dobrze. Jeden mniej. Uderzy na mnie. Oczywiście. Nawet podwójnie. Ty tutaj nie. Łucznik. Tu schodzisz, piesku. Tak, troszkę atramentu. No niestety, więcej atramentu nie możemy przechwycić. Brak celów. No to jeżeli tak, to oczekujemy. O, proszę, jak nas tutaj próbują załatwić. Muzyka pozwoli nieaktywnemu przyjacielowi ruszyć się jeszcze raz w tym rozdziale. To zrobimy tak, że ruszymy tego kolegę. Tam idą jednostki. No i dobrze, bo właśnie miałem w planach wykorzystać to. Mogę rozwalić? Pewnie, że mogę. Znowu! To jest zmowa. Ja wam mówię. To jest jakaś zmowa. Możemy kolegę graj tyłkiem, dzięki czemu? Jak to brak możliwych celów do uśpienia? What? Wiecie co? Oszustwo. Ja tam taki szwindel był. Ale spada kolejny z głowy. Dziękuję. Odchodzi. Patrzcie, ile mamy atramentu swoją drogą. Ona niech się rysuje, spokojnie. My zaraz prowadzimy jednostkę mocarza. Wielkiego, wielgachnego psa mocarza. Oj tak. No i teraz spróbujcie się, cwaniaki. Dobra, wrzucam łucznika. Przepycham. Żeby nie było dziwka. I pasowałoby siebie jeszcze jakoś przepchnąć. No ale nie mamy. Więc na razie czekamy. Płomienie się ruszyły. Tak, o to chodziło, oberwała. O to właśnie chodziło. Uciekasz? No tak, leczenie. Uciekaj, uciekaj, moja droga. Chodź. I właśnie taką oto strategią wygrywamy. Dokładnie, wiecie pewnie, co zrobimy. Ja się zastanawiam, co ona zrobiła. Zrzucając go tutaj na to pole, on zginął? No nie. Teraz nie waga. Twojej krwi wymaga. Dziękuję za tą rozgrywkę. Jak widzicie, jesteśmy najlepsi. Ona musi pamiętać o strzelistym przed bitwą. W każdym razie bardzo, bardzo fajnie. Dobra, udało się. Na mistrza Inculinati jesteśmy tylko z Hildegardą. Bo z tym to jednak
są szanse słabe. Mimo wszystko, jeżeli wam się gra podobała, pamiętajcie, Steam czeka na wasze whitelisty, czeka na wasze obserwowanie tej świetnie zapowiadającej się gry, bo gra naprawdę zasługuje na to, żeby wyjść w jak najlepszym wydaniu. Ja liczę na to, że jak gratko wejdzie, to naprawdę będzie mega popularna, zwłaszcza, że to jest, słuchajcie, polskie studio. I jeżeli polskie studio zrobi takie gry, to po prostu dla mnie to jest podwójna duma. Podwójna duma i tym bardziej ja chcę już tą grę grać. Czekam ogromnie na premierę oficjalną, żeby móc w tą grę grać. Natomiast, jeżeli wam się podobało to, jak to rozgrywałem, jak tutaj walczyłem, dzielnie starałem się wam zaprezentować tą grę, to pamiętajcie o tym, żeby załapkować, zasubskrybować te osoby, które nie są na bieżąco. No i pamiętajcie, polecajcie na Facebooku, Twitterze, Twitchu, gdzie chcecie, tam polecajcie. Macie do tego pełną moją zgodę. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was z Stanią. Hej, hej!